serdecznie. Nazywam się Piotr Machlański, jestem dyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. I witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Plus Minus. Cyklu, który organizujemy w naszym muzeum raz w miesiącu. Pomysłodawcą i prowadzącym cały cykl spotkań jest pan dr Mikołaj Mirowski, kustosz mojego muzeum. Dzisiaj niezwykłe spotkanie z niezwykłymi gośćmi. Polska tożsamość historyczna to temat naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo ważny temat, tak naprawdę dotykający każdego obywatela naszego kraju. Bardzo dziękuję, że nasi szacowni goście odpowiedzieli na nasze zaproszenie. I witam serdecznie pana profesora Pawła Śpiewaka, historyka idei, socjologa, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Witam serdecznie również. Witam również serdecznie pana profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Politologa, publicystę. Bardzo się cieszę, że on również do nas dotarł. Najpierw przywitałem gościa przyjezdnego, proszę wybaczyć, ale tak samo witam każdego z Państwa szczerze i serdecznie. Wyjątkowe spotkanie, które wkomponowuje się w pewną ideę, mianowicie ideę salonu historycznego. Bardzo bym chciał, żeby to muzeum było właśnie takim miejscem, gdzie mogą spotkać się specjaliści, mogą spotkać się również amatorzy parający się historią, ale również by było to miejsce, gdzie każdy łodzianin czy osoba zainteresowana może spotkać się z ekspertami, może ich zapytać o pewne kwestie interesujące, może również posłuchać również do tego, co najważniejsze. Stąd różne tematy, gdzie jakby tą nicią wspólną jest oczywiście historia, tożsamość narodowa, to co priorytetowe tak naprawdę w Muzeum Tradycji Niepodległościowej. To jest bardzo ważne. Również w ramach salonu historycznego organizujemy promocję książek historycznych i nie tylko. No i oczywiście zawsze Państwa zapraszam na każde z wydarzeń w ramach tej mojej nowej idei. Żeby nie przedłużać, bo myślę, że czekamy tutaj z zapartym tchem na tą dyskusję, oddaję głos prowadzącemu panu doktorowi Mirowskiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tak tylko krótko wytłumaczę się też z tego tematu. Polska tożsamość historyczna, szanse i pułapki. Miesiąc temu rozmawialiśmy na temat niemieckiej pamięci historycznej w kontekście dialogu i sporów polsko-niemieckich o historię. I nie mogę darować sobie tego pytania tak szanownym tutaj gościom. Czy oceniacie panowie te wybory jako przełomowe w historii III Rzeczpospolitej? Czy można tak je ocenić? I czy od tych wyborów powinniśmy tworzyć syntezę 26 lat wcześniejszych III RP? Wydarzyły się dwa przynajmniej zdarzenia, które wcześniej nie miały miejsca w wyborach i w historii politycznej wolnej Polski. Otóż pierwszy raz nie ma koalicji rządowej, tylko rządzi jedna partia, to wiemy na pewno. No i druga rzecz to partia, która od zarania istniała i była częścią składową polskiego życia politycznego, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, przestaje tym składnikiem być. Czy te dwa wydarzenia skłaniają panu do stwierdzenia, że te wybory mogą być historycznymi? I trzymając się tej konwencji, którą pan dyrektor naszkicował, pierwszemu daję głos profesorowi Śpiewakowi. Znaczy z pewnością to są wybory, które dopiero okaże się za rok, dwa, tak naprawdę jaką odpowiedź uznamy za właściwą. Można powiedzieć, mamy jakby różne oblicza tego ruchu, czy tej formacji pisowskiej. Mam wrażenie, że to jest partia, jako jedna z niewielu, zaryzykuje takie twierdzenie, partia inteligencka, co oznacza również w tym wypadku,
jest partia o dosyć dużym zapleczu dziedzińsko, powiedziałbym, intelektualnym, wielu środowisk, które reprezentują niezwykle zróżnicowane poglądy w kwestiach przeszłości, pamięci, jak one będą, jaką będą produkowały wizję i organizowały język debaty publicznej, to jest dopiero kwestia otwarta, prawda? To się dopiero okaże. Natomiast odpowiedziałbym to w ten sposób, że myślę, że po wyborach 2005 roku to są z pewnością wybory najważniejsze. To znaczy w tym sensie, że to są wybory najważniejsze, że tamte wybory były jakby wyborami, które na nowo i na trwale, jak sądzimy w tej chwili, znaczy na 10 lat, to już jest dosyć duże w historii politycznej, określiły podział polityczny w Polsce. Głęboko określiły podział polityczny w Polsce. I te wahadło raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą stronę się waha. I ta sytuacja, mam wrażenie, te wybory, ja to krótko, to mi się wydaje tak, że jeżeli język sceny publicznej w Polsce był w jakiś sposób określony przez napięcie między tym, co się nazywało lewicą i prawicą, prawda? Nie będę definiował tego pojęć, wiadomo mniej więcej, gdzie się ono toczyło, to wydaje mi się, że teraz, tak jak w 2005 roku, zasadniczy podział polityczny będzie między, w cudzysłowie nazwijmy to, liberałami, to nie jest dosłownie liberałowi, czyli ludzie, którzy raczej inne orientacje, i tak zwanymi partiami, czy takimi formacjami, które stawiają raczej na tradycję solidarnościową, konserwatywną dosyć, tradycyjną, nazwijmy ją tą część solidarnościową. Ten pogląd stał się istotny w 2005 roku i teraz właściwie jest całkowicie dominujący. To znaczy, ta formacja, w cudzysłowie liberalna, to jest 30% głosów. To nie jest mało. Znaczy potencjalnie mogą odegrać olbrzymią rolę w tworzeniu dyskursu publicznego, szczególnie, że prasa centralna w Polsce jest, nazwijmy to, bardzo liberalna, więc potrafi być i agresywna na sposób liberalny, no i ostra w tym sensie, prawda? Będą organizowali tutaj krytykę tego ugrupowań. Zobaczymy, jaki rodzaj będzie to krytyki, czy tylko napastliwość będzie decydowała, czy coś więcej. No i mamy tą drugą stronę, która ma pewien bardzo wyrazisty, jeśli nie program, to ma bardzo wyrazistą wizję przeszłości pamięci. I to być może, że jest niezwykle dla tych różnych bardzo grup społecznych niezwykle jednoczącym tą drugą stronę. Tak? Nie razie nie wchodzę, co mam na myśli, ale sygnalizuję. Problem pamięci, konstruowanie tożsamości narodowej, myślę, że jest kluczowe, czy będzie kluczowe dla życia publicznego najbliższych lat. To samo pytanie, panie profesorze. Nie będę oryginalny w tezie głównej, bo zgadzam się z panem profesorem. Zgadzam się z panem profesorem, że to dopiero jest szansa na to, czy to może być wydarzenie przełomowe, ale czy będzie, to zależy od sposobu realizacji. A skoro mieliśmy dzisiaj rozmawiać o historii, to pozwolę sobie na odwołanie się do takich symboli, które, myślę, objaśnią państwu moje spojrzenie na tę rzeczywistość. Otóż po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że czy coś jest przełomowe, czy nie, o tym rozstrzyga nie tylko samo to jedno wydarzenie, ale i cały kontekst, który też może być przełomowy. Innymi słowy, rok 1492, który według niektórych szkół historyków oddziela średniowiecze od renesansu, to jest nie tylko dotarcie Kolumba do Ameryki, to jest także upadek Granady i to jest śmierć Kazimierza Jagiellończyka. Jeśli weźmiemy te trzy rzeczy w naszym regionie, słucham, 1453, jest wcześniej, ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, po co tę analogię robię. Po to, żeby pokazać państwu, że Polska, scena polityczna, ukształtowana w wyniku wyborów, które dopiero co przeżyliśmy, będzie musiała funkcjonować w kontekście, który sam w sobie być może jest przełomowy. W kontekście toczącej się od 2014 roku zbrojnej agresji rosyjskiej na wschodzie,
kontekście załamywania się, moim zdaniem, projektu integracji europejskiej, w kontekście słabnięcia przywództwa Stanów Zjednoczonych, które nie wiem, jak długo potrwa to słabnięcie, czy to się odwróci w ciągu najbliższych wyborów, czy też nie. W kontekście bardzo interesującej, ale mającej interesującej w takim sensie skłaniającej do obaw możliwej, nie chcę przez to powiedzieć, że z całą pewnością tak będzie, ale możliwej ewolucji niemieckiej sceny politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, że Niemcy są w tej chwili w sytuacji bezalternatywnej demokracji, to znaczy wszystkie sensowne partie polityczne składają się na koalicję rządową i partie pozasystemowe w warunkach kryzysu imigracyjnego, kryzysu strefy euro, kryzysu politycznego, wojskowego na wschodzie mogą te ekstremizmy rosnąć i oddziaływać na politykę rdzenia unijnego. To wszystko będą wyzwania, z którymi będzie musiała sobie radzić polska klasa polityczna w takiej konfiguracji, jaką nadały jej niedzielne wybory. W związku z tym, znów nawiązując do historii, nie wiem czy Państwo też, ja mam pewne poczucie ruchu egzekucyjnego, że się tak wyrażę, egzekucji dóbr i praw, który to ruch, jak Państwo wiecie, długi czas był skuteczny w tym rozumieniu, że postępował do przodu na drodze realizacji swoich żądań, ale ostatecznie triumfu nie odniósł. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. I kończąc tę wstępną wypowiedź, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, również odwołując się do historii. Myślę, że takie smaczki i ozdobniki będą ciekawe. Nie wiem, czy ktoś, czy są tu studenci pana profesora Szczygielskiego, który był moim mistrzem w zakresie historii parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej. On opowiadał na swoich pasjonujących wykładach o idei Sejmu Konnego jako zgromadzenia zbrojnej szlachty, która zmusi magnaterię, złamie oligarchię magnacką pod przewodem króla Piasta. I taki punkt szczytowy owego pomysłu politycznego to była elekcja Jana III Sobieskiego, a wcześniej organizowanie się owego ruchu wokół hetmana Sobieskiego jako pogromcy Turków, jeszcze tego nie szczyty potęgi, jeszcze przed Chocimiem. I otóż taki ruch jeszcze za Michała Koryguta Wiśniewieckiego, jak Państwo poczytacie pamiętniki Paska, to tam jest taki fragment, gdy krzyczano do Bogusława Radziwiłła, który pojechał na elekcję, mów zdrajca, który o tym powszechnie wiedziano, że służył obcym, stawił się na polu elekcyjnym i krzyczano do niego, chowajcie się, bo tu kule latać będą. Takie były nastroje. I ów Sejm Konny pewnie by zreformował kraj. Tylko że Turcy uderzyli na Podole i zamiast rozpadać starcie wewnętrzne, trzeba było zebrać wszystkie siły, jakie tylko można było zebrać i wszystek ogień włożyć do kamieńca, jak mawiał Sobieski, co się zresztą we wstępnym rozdaniu nie udało. Chcę przez to powiedzieć, że reformy, jakie niewątpliwie państwo polskie, jakie państwo polskie potrzebuje, będą odbywały się, moim zdaniem, w pogarszającej się sytuacji międzynarodowej, na którą będziemy musieli reagować i tu też zużywać swoje zasoby, jednocześnie starając się utrzymać, co będzie bardzo trudne, poparcie obywateli dla polityki obrony interesów polskich, która to polityka będzie wymagała zdolności wchodzenia w konflikty, co jest wyborczo w Polsce niepopularne. To jest odbierane jako polityka awanturnicza i kosztowne jest politycznie. No ale następna weryfikacja rządzących pewnie za 4 lata. Takie, bo rządząca partia, już teraz rządząca, odwoływała się bardzo często do polityki pamięci czy polityki historycznej. Uważa, że to jest ważny czynnik też państwotwórczy. I moje pytanie jest takie, czy jakie ruchy możemy przewidywać w tym względzie? I czy możemy liczyć na jakąś zmianę, poważną zmianę względem tego, co widzieliśmy w przeciągu 5, 10, czy nawet 26 lat? Patrzmy na trzecią RP jako całość. I z tym moje pytanie to jest taka konstatacja i jestem ciekaw, czy panowie się zgodzicie ze mną, czy nie. Bo wydaje się, że dla młodych osób, czy w ogóle dla elektoratu gdzieś do 39 roku życia, 40, symbolami historycznymi, które wiążą się z III Rzeczpospolitą, wcale nie jest mit Solidarności, tylko żołnierze wyklęci, powstanie warszawskie, pamięć II wojny światowej. Pytanie jest, czy ja dobrze
teraz jakby rekonstruuje, ale wydaje mi się, że chciałem bronić tej tezy oczywiście, po to ją mówię. I dlaczego tak jest, jeśli mam rację? Bo te właśnie archetypy również eksponuje Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej eksponował Lech Kaczyński w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tym jest tego dobitnym przykładem. I teraz w ramach rewanżu pierwszy profesor Żurawski. Dziękuję, bo to bardzo sympatyczne pytanie, ciekawe. Ja sądzę, że po pierwsze, rzeczywiście ta historia stosunkowo nieodległa, sięgająca II wojny światowej i tych fragmentów dziejów polskich po 1939 roku, które w okresie komunizmu siłą rzeczy z natury systemu były zakazane i nienauczane, czy niepopularyzowane. Natomiast myślę, że znacznie ciekawiej będzie i ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Zwrócić uwagę na to, że istnieje moim zdaniem wpływowe środowisko, bo krakowskie, co nie jest w tej chwili bez znaczenia, które będzie parło do przywrócenia świadomości powszechnej wielkiego dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako systemu zarówno republikańskiego, jak i także pewnego pomysłu na organizację Europy Środkowej. Co można wiązać także z tym, o czym wspominałeś. Na przykład, czy Dzień Żołnierzy Wyklętych to powinien być Dzień Żołnierzy Wyklętych wyłącznie partyzantki Bołakowskiej, czyli Polski, czy też powinien być obchodzony środkowoeuropejsko od braci leśnych, estońskich, łotewskich, litewskich, po antykomunistyczną partyzantkę rumuńską. Tu oczywiście mamy poważne wyzwanie polityczne w postaci, co zrobić z UPA. Nie, to jest wyzwanie polityczne. Natomiast niewątpliwie byłby to pomysł potrzebny dla pewnej otoczki, atmosfery. Oczywiście nie może być rdzeń polityki zagranicznej, ale pewne przypomnienie wspólnoty losu wszystkich tych narodów warte jest wysiłku. Podobnie sądzę, że brakuje nam w rocznicach i ceremoniałach na przykład Wojska Polskiego również jako instrumentu polityki zagranicznej i polityki historycznej wspólnych z Łotyszami obchodów wyzwolenia Dyneburga w styczniu 1920 roku z rąk bolszewickich, czy udziału żołnierzy 6. Dywizji generała Marka Bezruczki w obronie Zamościa Ukraińskiej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy 49. Pułku Piechoty Husulskiego, który zasłynął rozbiciem jednego z batalionów i sztabu pułku SS Germania na drodze między Przemyślem a Lwowem, czy akcentowania właśnie w imię Solidarności Środkowoeuropejskiej wielkiego symbolicznego znaczenia cmentarza na Monte Cassino jako ostatniego cmentarza Rzeczypospolitej, gdzie w ochotniczo przywdzianych mundurach Wojska Polskiego leżą obok siebie żołnierze pod krzyżami rzymskokatolickimi, greckokatolickimi, prawosławnymi, pod nagrobkami żydowskimi i muzułmańskimi. Jeszcze raz to podkreślę. I także oczywiście ewangelickimi czy protestanckimi generalnie. Jeszcze raz to podkreślę. Ochotniczo przywdziali te mundury i przeszli całą tę drogę. Ta polityka historyczna pokazywania atrakcyjności polskości, nie tylko dla Polaków, myślę, że jest istotnym elementem, a także dobrze by się wpisywała w tradycje republikańskie, czyli tradycje obywatelskości, również te tradycje antyoligarchiczne I Rzeczypospolitej. Pomysł, jak sądzę, ma silną szansę na wypromowanie. Wymaga także przywrócenia po prostu edukacji historycznej w stosownym wymiarze. To, co się działo w ostatnich latach, skutkowało jednak tragikomicznymi wydarzeniami. Powtarzam często w ramach dowcipów zeszytów szkolnych sytuację, uwierzcie mi Państwo, autentyczną z egzaminu. Dobrze, że Państwo siedzicie, bo pewnie trudno by było to na stojąco wytrzymać. Słyszałem taką wypowiedź od egzaminowanego. Cytuję: w Poznaniu na Wawelu rezydował wielki generalny gubernator wielkiego generalnego gubernatorstwa Franz Kafka. To się nie da.
Słyszałem również, że na egzaminie wstępnym to było na szczęście. Ale na drugim roku politologii średnio kilkanaście osób corocznie oblewam na egzaminie, kiedy pytam o sąsiadów polskich. Na egzaminie z polskiej polityki zagranicznej. Nie potrafią wymienić sąsiadów polskich. A na poprawce stolic. Szczególnie Słowacja, Ukraina i Białoruś mają tajemnicze stolice. Więc oczywiście poziom edukacji musi być przywrócony do jakichś rozsądnych rozmiarów, bo to trudno po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy przecież podejmują później decyzje wyborcze, są obywatelami. Jakoś powinni się w moim świecie poruszać, interesować się, czy deklarują zainteresowanie naukami politycznymi. Więc to są niewątpliwie poważne zadania. Poważnymi zadaniami jest także przywrócenie świadomości wspólnoty losów z narodami ościennymi, z Białorusinami, z Ukraińcami, z Litwinami, właśnie przez tradycję I Rzeczypospolitej, a także, jak sądzę, odrzucenie tej ostatnio modnej narracji o romantycznym braku rozsądku Polaków, którzy bezsensownie rozlewali krew w licznych powstaniach i w związku z tym dawali się uwodzić obcym rozgrywającym i najlepiej jakby zachowali się tak jak Czesi, bo oni właśnie mądrze wszystko przeżyli. Zawsze w takiej sytuacji mówię, że dlaczego porównuje się Polskę z Czechami, a nie Litwę, Łotwę, Estonię z Finlandią, która w zupełnie beznadziejnej sytuacji zdecydowała się walczyć i zaoszczędziła krew. Poza tym pewnie Państwo też o tym wiecie, że mniej więcej zamieszka pierwszego ludność Polski i Czech była podobnej liczebności. Odtąd Polacy zajmowali się bezsensownym trwonieniem krwi, a Czesi ją oszczędzali. No i jest na 4 razy więcej. I z całym szacunkiem dla Czechów. No bo to nie chodzi o to, żeby teraz żartować sobie z naszych sąsiadów, którzy mają bardzo poważne osiągnięcia w wieku 20. I bardzo poważne osiągnięcia teraz po 89 roku w stosunku do tego, do tej klasy politycznej, jaką my mamy. Ale no, trzeba pamiętać o proporcjach, o pewnej tradycji. Przede wszystkim, jeśli nie pierwszego, to przynajmniej jednego z pierwszych narodów politycznych w Europie, jakim byli Polacy. Dlatego przecież w ogóle historia polityczna Polski, mimo upadku państwa, przetrwała. Co było ewenementem w tamtej epoce. I oddziaływała na historię, czy na tworzenie się świadomości narodowej innych ludów. Ten wymiar zatem dumy, myślę, że jak najbardziej dumy, a nie pychy, jest jak najbardziej konieczny do przywrócenia. To nie uchyla naturalnie uczciwego rozliczenia się z tymi rzeczami, które w historii Polski, tak jak każdego narodu, chociaż myślę, że w naszej akurat z racji warunkowania rozmaitych było tego mniej, ale były też i przecież karty niechlubne. Natomiast, jak mówił Aleksander Fredro, z najproporcji mocią panie. I na tej proporcji przede wszystkim rzecz polega. Panie profesorze, bo jakbym powtórzył pytanie, bo ja... Pan profesor Żurawski przekonał, nie przekonał, że tradycja, że dlaczego tradycja pierwszej Rzeczpospolitej i również te aksjomaty, czyli Muzeum Powstania, żołnierze, wydaje mi się, że Armia Krajowa i tak dalej są to rzeczy ważne, ale ja będę wracał dalej do tej Solidarności. A dlaczego pierwsza Solidarność, przynajmniej pierwsza Solidarność, 80-81, kardynał Solidarności, nawet 4 czerwca 89 wciąż są tak traktowane, znaczy nie są to rzeczy fundatorskie dla III Rzeczpospolitej. Pozwoli pan, nie będę się podchodzimy. To nic nie robię. Ale po prostu jestem mniej kompetentny. Mianowicie, ja mam wrażenie, że ten ostatni okres, paradoksalnie, jest okresem dobrym z punktu widzenia pamięci i złym. Dobrym dlatego, że powstało lub powstaje bardzo dużo nowych muzeów. Jeżeli muzea są jakimś takim elementem, które organizują pamięć i o tej pamięci przywołują, to można powiedzieć, że się dzieje coś niezwykle ciekawego. Myślę tutaj o tym Muzeum Gdańsku Solidarności, ale też jest w Gdyni Muzeum Migracji, ale ciekawe polecam.
w Warszawie Muzeum Polin, Muzeum Historii Polski, który zbudowi, wreszcie coś rusza, i wreszcie Muzeum Piłsudskiego, prawda? We Wrocławiu Muzeum Pana Tadeusza, które się buduje. No właśnie nie wiadomo, w jakim stanie ono jest tak naprawdę, ale bardzo ciekawe muzeum krakowskie, to Muzeum Fabryki Schindlera, które też jest zbudowane niedawno. Także ja mam wrażenie, że tutaj toczy się niesłychanie ciekawa, że tak powiem, praca pamięci. I pamięci oczywiście się wyraża poprzez te muzea, poprzez bardzo dużo ciekawych publikacji jednak książkowych, wydawniczych. I to jest ta dobra strona i bardzo kiepska, no to co pan profesor wspomniał, to jest szkoła. To znaczy, gdzieś jest szkoła tutaj niesłychanie opuszczona, że tak powiem, przez reformatorów. I sądzę, że to będzie jedno z pierwszych zadań. To znaczy, nieważne, czy będzie gimnazjum, czy nie, dla mnie to nie jest istotne w tej chwili, organizacja szkoły. Istotne jest przywrócenie jakby rangi nauczania historii, powiedziałbym polskiego, też języka polskiego, takich różnych elementów retoryki, mówienia, retoryki, kultury języka polskiego, nacisku na czytelnictwo, prawda? Program poświęcony czytelnictwu został w gruncie rzeczy dopiero przyjęty tydzień temu czy dwa tygodnie temu. To w ogóle jakieś. To ja myślę, że są tu jakby dwa aspekty. Jeden, pewnie jest ich więcej, ale dzisiaj nie dba. Jedna sprawa to jest sprawa jednak sporu, który toczył się przez całą III Rzeczpospolitą, to znaczy początek, kiedy się zaczęła III Rzeczpospolita, prawda? I taka dominująca, poprawna narracja, to mówię, że to był rok 1989, upała okrągły stół i tak, to wszystko tak, i co z tego dalej wynika, prawda? To znaczy ja bym powiedział tak, że z mojej perspektywy III Rzeczpospolita zaczęła się w 80 roku, a nie w 89. To znaczy to jest początek, realny początek tej nowej Polski, to znaczy, w którym jest miliony ludzi, którzy stają po innej stronie, a nie w 89. W 89 roku oczywiście zmiana się tak czy inaczej dokonała, niezależnie czy był po prostu, czy nie był, czy by go nie było. Po prostu taka była logika wydarzeń, co widać na przykładzie innych państw, państw postkomunistycznych. Więc tutaj ten spór polityczny stał się sporem w pewnym sensie historiozoficznym. Jakie są założenia obu tych stolic wspierających się, nie warto mówić, ale mi się wydaje, że to jest związane jakby z obecnością no, tej partii, powiedziałbym, postkomunistycznej, bo tak jako jednej z fundujących Rzeczpospolitą, a której koniec właśnie z dużym zadowoleniem usłyszałem. Ale druga sprawa, to jest jakby sytuacyjny spór, ale być może, że ważniejsza jest rzecz takiej całościowej narracji. Ja jestem w Radzie Naukowej, czy to się nie nazywa Rada Naukowa, to jest programowa, coś takiego, Muzeum Historii Polski. Nie odgrywam tam istotnej roli, ale jestem. Słucham tych wypowiedzi. Mi się wydaje, że powiedział, że to, co udało się wypracować na poziomie intelektualnym, mam nadzieję, że to się zamieni na poziom już praktyczny, to udało się wypracować pewną narrację, w której cała historia Polski jest objęta. I Solidarność, i to, co pan mówił, czyli Sejm Konny. Mianowicie została wypracowana narracja, która mówi o tym, co mi się wydaje niesłychanie jakby przejmujące, że właściwie historia Polski jest historią walki o wolność, różnego rodzaju form dążenia do wolności. To dążenie do wolności może mieć postać no właśnie obrony prawami zewnętrznymi, może mieć charakter powstańczy, prawda, w XIX wieku, może być tym działaniem w czasie II wojny światowej, czy Solidarność jest jakby ostatnią tego identyfikacją. To nie jest tylko sprawa wydarzeń o charakterze politycznym, prawda, bo polityka, jak wiemy, jest ważnym elementem, ale też bywa, no też też w jakimś sensie no, tłem jakiegoś większego roku. Czyli, że to samo, ten sam motyw jest bardzo silnie obecny w polskiej literaturze, prawda? Że to jest literacką. Więc jeżeli by udało się w pewnym sensie temu muzeum tą narrację stworzyć, i nie chcę powiedzieć, że narzucić innym, bo to najgorsza rzecz, jaka może się stać, prawda? Narzucić, ale wprowadzić jako istotny element takiej kompozycji do naszego obiegu publicznego byłoby wielkim sukcesem. Bo muszą być narracje, muszą być kontrnarracje, prawda?
Ale z tego punktu widzenia również ważne, że powiedzenie, że Polacy są ludźmi, którzy, na których ten problem wolności i narodowej, ale i często wolności osobistej jest jakąś wielką wartością, to zarazem moim zdaniem i odwołanie do tej innych wymiarów stwarza pewne kryterium do oceny samego siebie. Prawda? To znaczy, to nie jest sprawa, że okej, byliśmy wspaniali, świetni, pokazujemy mięśnie, a co byliśmy cudowni, ale również tworzy takie narzędzia, wedle których my oceniamy swoją przeszłość. To znaczy mówimy, no ta historia była tą historią generalnie, ten nurt, ale były również momenty i zapaści, bardzo trudne, i bezkrytycznego stosunku do siebie samego. I wydaje mi się, że ta melodia, którą, jeżeli to mogę nazwać, ten leitmotiv, który będzie w tym Muzeum Historii Polski, może być z tego punktu widzenia niezwykle ważny. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na dosłowne pytanie, ale to oznaczałoby jeszcze raz, że wtedy Solidarność zostanie wprowadzona bardzo głęboko, długą narrację polską, a nie tylko w ten moment, że tu my walczymy z komunistami. To ja pociągnąłbym ten wątek Solidarności, ale również sporu, który Solidarność generowała. Właśnie te słowa, które tutaj profesor Śpiewak mówi, że być może dlatego ten 4 czerwca nie jest, nie dorobił się takiej daty, jak na przykład 11 listopada, jest tego powodem, że 4 czerwca był datą sporu, znaczy był datą jakiejś konsekwencji sporu. I dlatego moje pytanie teraz brzmi tak, czy może lepiej byłoby, żeby III Rzeczpospolita, 26 lat na już ten kraj, tą debatę o Solidarności, o spór wokół Solidarności po prostu odbyła. Było parę wielkich debat historycznych w III RP. Jednak wydaje mi się, że z tradycją Solidarności wciąż III RP się nie zmierzyła do końca. Tak samo jak tutaj mój drugi taki podpunkt do tego pytania, z doświadczeniem PRL jako takiego. Więc dlaczego 26 lat nie doczekaliśmy się obrachunku, poważnego obrachunku z PRL-em? No na tym tle spór o Solidarność miałby swój wymiar. I być może teraz mielibyśmy okazję wypracować, nie wiem, czy to byłby 4 czerwca, czy chyba wydaje mi się, że lepsze 4 czerwca niż okrągły stół, zdecydowanie, bo jednak kartka wyborcza, półwolne wybory, ale jednak mobilizacja ludzi, elektoratu, odsunięcie PZPR od władzy. To jest dobry symbol, wydaje się. Więc no, krótko mówiąc, dlaczego PRL nie został nie rozliczony, tylko obrachowany, przedebatowany, zmierzony, w cudzysłowie oczywiście. A nie stało się tak i sądzę, że można tutaj snuć znów analogie historyczne z uwagi na fakt, że niewola posiadająca pozory samodzielności jest słabiej odrzucana niż niewola pełna. Polska miała takie doświadczenie w okresie konstytucyjnego Królestwa Kongresowego 1815-1830 i łatwo zaobserwować, że elity wrośnięte w system Królestwa Kongresowego w dobie próby narodowej zachowały się bardzo różnie, ale generalnie się sprawdziły umiarkowanie, że tak powiem, szczególnie wtedy, kiedy strategiczne decyzje trzeba było podejmować w pierwszych tygodniach powstania. A były przecież znacznie lepszej jakości niż elity perelowskie. Nie da się ukryć, że szef policji Nowosilcowa, generał Aleksander Rożniecki, tułał się z legionami Dąbrowskiego przez 20 lat, że zacytuję jednego z poetów legionów Piłsudskiego, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Nie da się ukryć, że namiestnik Królestwa Kongresowego, generał Zajączek, autentycznie był jako pilem i uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej i też z Napoleonem całą epopeję odbył. I tak dalej, i tak dalej. Czego nie można powiedzieć o Bierucie, czy Jaruzelskim, czy nie będę wymieniał wszystkich pierwszych sekretarzy. Podobnie przecież zauważcie Państwo, jak głęboka była różnica i to nawet nie mamy terminologii do opisania natury tego państwa. Czasem mówimy, że Polska była, PRL był krajem satelickim Związku Sowieckiego. Krajem satelickim III Rzeszy była Chorwacja. Przy całej zbrodniczości reżimu Antypawelicza, Antypawelicz nie był agentem
Abwery wsadzonym na stanowisko państwa chorwackiego. Był wykwitem rodzimych elit, które poszły na kolaborację ze zbrodniarzami. Podobnie możemy powiedzieć o reżimie księdza Tiso na Słowacji. Nawet o generale, czy marszałku, przepraszam, Pétain, który stał na czele Francji Vichy. On był autentycznym bohaterem narodowym z I wojny światowej. Rzeczywiście wygrał bitwę pod Verdun i nijak się miał do władców PRL-u. W związku z czym, jeszcze wróćmy do rodzimej historii, Sejm Królestwa Kongresowego był rzeczywiście wybierany. Nie w powszechnych wyborach, nigdzie wtedy w Europie nie było powszechnych wyborów, ale w tym zakresie, w którym obywatele posiadali prawa wyborcze, był rzeczywiście wybierany. Były naciski, były manipulacje, ale Kaliszani byli autentyczną opozycją, bracia niemojewscy. W PRL-u takiego czegoś było. Sejm PRL-owski nie był de facto Sejmem. Więc chcę przez to powiedzieć, że nie rozliczono tego właśnie z uwagi na, po pierwsze, łagodne przejście z jednej sytuacji do drugiej. To nie był 11 listopada, bo 11 listopada był po 4 latach wojny, która wbijała do głowy ludziom, nawet tym bardzo słabo wykształconym, że ani cesarscy, ani carscy, ani kajzerowscy, że tak powiem, nie są nasi. Ja to pamiętam jeszcze z opowieści rodzinnej mojej babci, która opowiadała, jak jej ojciec dał srogą reprymendę, kiedy w roku 14, widząc maszerujące oddziały rosyjskie, powiedział o nich nasi. To mój pradziad stosownie do tego, tam długie kazanie jej sprawił. No to była wtedy młoda dziewczyna. Pamiętacie państwo może pamiętniki Witosa, który expressis verbis pisze, co wbiło w głowy galicyjskich chłopów to, że są Polakami, a nie cesarskimi chłopami. Masowe wieszanie ludzi przez armię austro-węgierską, wszędzie węszącą szpiegów i zdradę i konfiskata dzwonów z parafii. I tak dalej. Czy masowa ewakuacja ludności w myśl taktyki Kutuzowa z 1812 roku. Rosyjski sztab generalny zapomniał, że już są koleje i to się nie da tak zrobić jak 100 lat wcześniej. I przecież w sumie około bodajże miliona ludzi wywieziono z tych terenów, czy ewakuowano z terenów ziem polskich. Jeszcze na wschód, jeszcze bardziej. To wszystko, te zniszczenia, to, że obcy zachowywali się jak obcy, wbijało ludziom do głowy, że jedynym prawdziwym wojskiem naszym jest Wojsko Polskie. To też się nie zrobiło zresztą samo. Nie przygotowywałem na dzisiaj, nie odświeżałem sobie pamięci co do tych dat procentowych, więc może się tam o 1% pomylę, ale o ile dobrze pamiętam, w Królestwie Kongresowym w 1914 roku 30% ludzi tylko umiało pisać i czytać, ale z tych 30% 50% nauczyło się tego na tajnych kompletach, a zatem wbrew państwu, które tego zakazywało. I jak profesor Roman Szporuk genialnie to kiedyś powiedział w Warszawie, Ukrainiec z Harvardu, gdyby Rosjanie zużyli tych wszystkich nauczycieli, których wysłali do Królestwa Kongresowego dla obrusienia paliaków, do nauczenia czytania i pisania rosyjskich chłopów na Powołżu, to nie byłoby rewolucji bolszewickiej. Ten wysiłek zatem został wykonany, także przecież pod wpływem tragicznych wspomnień, pod wpływem roku 1846, gdzie zobaczono, jak wygląda lud zaniedbany przez elity, którym się wydaje, że one już są tak świetne, że mogą sobie pogardzać resztą współrodaków, bo to jest bydło, że tak powiem. Nie, to wtedy się kończy tak właśnie. I te narody, które nie wykonały tej pracy, skończyły tragicznie w zetknięciu z bolszewizmem. Polacy na szczęście ją wykonali na czas. Natomiast oczywiście w sytuacji, w której mieliśmy wybory 4 czerwca kontraktowe, ale przypomnę, bo to się rzadko o tym mówi, ze zmianą ordynacji wyborczej między pierwszą a drugą turą po to, żeby nie wykonać woli wyborców, tylko żeby wykonać kontrakt zawarty przez elity. Od samego początku ta szkoła demokracji była głęboko upośledzona, była antyszkołą demokracji. I nie ma co. Nie doroszli do demokracji. Tak. Wtedy się dowiedzieliśmy. Wtedy się dowiedzieliśmy, tak. I to jest oczywiście. I później się wszyscy dziwią, że takie są skutki. Zauważcie też państwo, że kolejni wygrywający wygrywali pod hasłami zmian, a dawali kontynuację. Znaczy Wałęsa ze swoją siekierką rąbiącą grubą kreskę, czy później AWS, który ostatecznie skończył. Ja abstrahuję w tej chwili od zasadności czy nie tych decyzji. Z punktu widzenia ekonomicznego to jest osobna dyskusja, też nie taka prosta. Ale jeśli się szło pod hasłami zmiany, a w efekcie znowu się miało Balcerowicza na czele rządu w wymiarze ekonomicznym, to nie wypełniało się woli obywateli. A w Polsce
przepraszam. W Polsce tradycja obywatelskości, i tu trochę poza pytaniem, ale jak zadawałeś, to znaczy myślałem, że ja bardzo chcę to powiedzieć, więc powiem. Otóż to po prostu warto sobie to uświadomić. Pamiętajcie Państwo, że Polacy w swojej tradycji historycznej wykształcili pewną unikatową zdolność, mianowicie dokonywania aktów polityki państwowej bez państwa. Takimi aktami polityki państwowej, bez państwa, były wszystkie polskie powstania, które miały strukturę powiatową. Zjeżdżali się obywatele danego powiatu, czy to w Konfederacji Barskiej, czy w Powstaniu Styczniowym, i oto powiat brzeziński, powiedzmy, wypowiadał wojnę Imperium Rosyjskiemu. Obywatele powiatu brzezińskiego ogłaszali, że oni od tego momentu przystępują do powstania czy do konfederacji i tym samym znajdują się w wojnie z Imperium Rosyjskim, bo król jegomość nie działa, albo państwa nie ma. To przecież z tych tradycji płynęło także pewien gest na kwaterze 2 Brygady Legionów pod Rarańczą, kiedy przechodziła front. Oficer tejże brygady w stopniu kapitana zostawił na piśmie akt wypowiedzenia przez 2 Brygadę Legionów Polskich wojny mocarstwom centralnym. On, kapitan, czuł się w prawie jako obywatel Polski, czy jako Polak, bo nie było państwa, ale jako Polak, nazwijmy to obywatel, uczynić akt polityki zagranicznej w imieniu Polski. A czymże było słynne posłanie pierwszego zjazdu Solidarności do narodów Europy Środkowo-Wschodniej? A czym był list biskupów polskich do biskupów niemieckich? To były akty polskiej polityki zagranicznej czynionej bez państwa, a skuteczne. I to pojęcie wolności, o którym mówił pan profesor, ono jest w Polsce bardzo ciekawie, moim zdaniem, zakorzenione i to powinna być jedna z głównych idei, jedno z zadań do uświadomienia naszym współobywatelom, że tak to właśnie wygląda. Otóż ta wolność polska, ja ją nazwę nieco z miłości do pierwszej Rzeczypospolitej wolnością sarmacką, bez tych konotacji sarmatyzmu epoki saskiej, tylko raczej Zamoyskiego i Sienickiego. Otóż jest to wolność do działania, a nie od ciężarów. I tylko w takim ujęciu myśl, jaka została sprecyzowana przez Maurycego Mochnackiego w latach 30. XIX wieku, kiedy krytycznie oceniał Wielką Rewolucję Francuską, pisząc, a cóż to za szalony pomysł, żeby wymordować całą szlachtę. Wprost przeciwnie, trzeba wszystkich uszlachcić. Ale pomysł uszlachcenia wszystkich we Francji jest nie do wyobrażenia. Nie dlatego, że byłby sprzeciw społeczny, tylko fizycznie się tego nie da zrobić. Nie da się ze wszystkich Francuzów zrobić szlachty francuskich, ale ze wszystkich Polaków da się zrobić szlachtę polską. Albowiem co było istotą szlachectwa polskiego? Polityczne prawa obywatelskie. No i procent szlachty. Procent szlachty, tak, ale to już, że tak powiem, jest właśnie kwestia ilościowa, ale szlachcic francuski mógł być kaprysem króla wtrącony do Bastylii, żeby nie wiem kim był. Natomiast od 1423-33, bo to był proces paroletni, mieliśmy nem captivabimus nisi iure victim, prawie 250 lat wcześniej niż Brytyjczycy mieli habeas corpus i bez sądów i wyroku sądowego szlachcica obywatela do więzienia wtrącić nie można było i chodziło o to, żeby te prawa generalizować, rozciągnąć na wszystkie warstwy społeczne, ale one już były, nie trzeba ich było wymyślać od początku. I ten element poczucia bycia u siebie i bycia w prawie do podejmowania decyzji, a nie tylko bycia sługą, który chce się zwolnić od ciężaru. Bo to jest natura wolności, nazwałbym to liberalno-burżuazyjnej, bez tych konotacji marksistowskich, które pewnie, przynajmniej dla mnie w słowie burżuazja, istnieją. Ale tej wolności od ciężaru, żeby nie płacić podatku, żeby nie kwaterować wojsk królewskich, żeby nie służyć w wojsku, to nie jest ten model wolności, który był rozwijany w Polsce. Nie, w Polsce był rozwijany model tak. Będziemy płacić podatki, będziemy służyć w wojsku, ba. Skoro służymy w wojsku, to mamy prawa polityczne i państwo ma robić to, co my chcemy, ponieważ my jesteśmy Rzecząpospolitą. Nie król, jegomość, dwór i administracja i jego urzędnicy, bo tych prawie nie było. Tylko my jesteśmy Rzecząpospolitą i
I stąd zresztą głęboki sens słów hymnu: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Nie póki, tylko w staropolskim znaczeniu, kiedy my żyjemy. Innymi słowy, skoro nadal żyjemy, to Polska nie zginęła, bo my jesteśmy Rzecząpospolitą. Nie jej urzędy, nie ziemia, nie struktury, tylko my, jej obywatele. I myślę, że tę pamięć bardzo głębokiej, cywilizacyjnie wartościowej tradycji polskiej należy przywrócić. Również dlatego, żeby przywrócić pojęcie narodu politycznego i tym samym to nie jest groźne. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed. Te strachy takie jakichś tam czarnosecinnych endeków, którzy będą tutaj na niemieckiej niemalże zasadzie krwi i ziemi egzekwowali program polityczny Polski dla Polaków. To jest oczywiście czysty obłęd, zupełnie sprzeczny z tradycją polską. Polska nigdy taka nie była i to jest jakiś, żeby nawet obcy przeszczep i nie stanowi realnego zagrożenia. Przecież pod tym hasłem tłumiono rozwój demokracji w Polsce. Że oto ci niedorośli do demokracji Polacy powinni być kontrolowani przez światłe elity, bo inaczej będziemy mieli ONR rządzący, prawda, i jakieś inne młodzieże wszechpolskie, inne takie dziwactwa, które, jak Państwo widzicie, od wielu lat zdobywają procent poparcia w każdych wyborach, taki jaki zdobywają. I należy mieć nadzieję, że inaczej, czyli gorzej nie będzie. Natomiast to nie zwalnia nas z pracy nad uzmysłowieniem, przecież niekiedy szczerym patriotą wśród tych ludzi, tylko słabo wykształconym co do rzeczywistej tradycji polskiej, że tytułem do chwały Rzeczypospolitej jest, i to ostatnia wypowiedź w tym fragmencie, fakt, że von Alvensleben, potomek generała Gustawa von Alvenslibena, który podpisywał konwencję Alvenslibena z 9 lutego 1863 roku, ustanawiającą współpracę wojskową między Rosjanami a Prusakami w zwalczaniu powstania styczniowego, za co dostał w Ostromecku nadanie skonfiskowanych dóbr ziemskich od Polaków, i tam rodzina Alvenslibenów na Kujawach pod Bydgoszczą osiadła. No i potomek Alvensleben w mundurze Wojska Polskiego zdobywa Monte Cassino w 1944. Przecież to jest coś, co pokazuje wielkość Polski, a nie to, że von den Bach urodził się z Ewy Szymanowskiej i miał też nazwisko Żelewski, a tłumił powstanie warszawskie. Dziękuję. Powiedział tak, znaczy pewnych prób rozliczenia były. To nie jest tak, że zupełnie się o tym nie mówiło. Pamiętam taką bardzo interesującą dyskusję w Tygodniku Powszechnym na ten temat. Oczywiście można powiedzieć, to są prasowe jakieś takie enuncjacje, ale teksty były poważne. Widziałem, pamiętam poważne teksty w Przeglądzie Politycznym, takim kwartalniku z Gdańska, gdzie był dosyć duży spór i to przez wiele numerów tego pisma się toczący, prawda? Więc jakoś to wszystko było. Ale z tym rozliczeniem PRL-u to jakby są, mam wrażenie, pierwszy fakt socjologiczny bardzo trudny jest moim zdaniem. To znaczy trudność tego faktu polega chyba też na tym, że to był zarazem ustrój obcy, ale zarazem głęboko akceptowany przez Polaków. I to nie można powiedzieć, że wszyscy my jesteśmy wnuki, prawda? I że ta służba bezpieczeństwa, to ona jest odpowiedzialna za terror, który uczynił Polskę taką, jaką jest. Nie jacyś Żydzi, którzy tym kierowali, nie Ukraińcy, którzy tym kierowali, nie tylko doradcy radzieccy, którzy oczywiście byli za drzwiami poszczególnych ludzi, ale to Polacy sami sobie to robili, prawda? I powiedzenie tego jest dopiero powiedzenie właśnie otwarciem się na pewne doświadczenie prawdy. To znaczy, że to nie jest tak, że wszyscy byśmy tutaj cierpieli przez cały PRL, ale również w tym cierpieniu korzystaliśmy. Drugim elementem, który na sposób polityczny pokazuje tę sprawę, to jest to, że do PZPR-u w tym okresie najbardziej, że tak powiem, dynamicznym, czyli koniec lat 70., należało ponad 3 miliony Polaków. To znaczy, można powiedzieć, gdyby odliczyć kobiety i dzieci, kobiety to może nie, ale dzieci na pewno i starców, prawda? To myślę, że z osób zatrudnionych na różne etaty, to 1/10 należała do PZPR, w moim Instytucie Socjologii.
na Uniwersytecie Warszawskim, no większość to byli członkowie PZPR-u. Nie chcą teraz o tym mówić, które zachowały się heroicznie w czasie Powstania Warszawskiego, zachowały się heroicznie jako żołnierze Armii Krajowej, ale jakoś tej drugiej okupacji to nie bardzo wytrzymali. To znaczy szli na kolaborację i nawet używali tej swojej, powiedziałbym, powstańczych czy akowskich papierów po to, żeby legitymizować ten system. To bardzo trudne jest. To jest jeden wymiar, ale jest też wymiar społeczny. Prawda? PRL, niezależnie od tego, podkreślam, jak bardzo go nie lubimy, a nie to, czy lubimy, czy nie lubimy, jak bardzo go nie lubimy, to jednak wpisuje się jakąś bardzo ważną, być może to jest tło wyjaśniające po części te polityczne zachowania Polaków, wpisuje się pewną historię, mianowicie do tej wielkiej fali, która się dokonała na całym świecie, w całej Europie. To nie jest tylko polskie wydarzenie, to z Szwecji, we Francji. Mianowicie tej wielkiej fali industrializacji i urbanizacji Europy. Prawda? To znaczy, to jest ten wielki motyw awansu społecznego, który przyszedł z PRL-em. Podkreślam, to nie jest, to by się stało tak czy inaczej. Jakby była inna Rzeczpospolita, to tak samo by było. Podkreślam, bo to było w Szwecji w 50-tych latach, to było we Francji, która przed wojną miała oczywiście inne proporcje niż my, ale większość Francuzów mieszkała na wsi. Teraz mieszka już, w sensie pracuje na wsi, to jest 6-7%. Ten proces, powiedziałbym, jest ciągle trwały, ale to zmieniło strukturę społeczną Polski. To zbudowało jakby inną tożsamość Polaków. Niezależnie od tego, opisanie tego fenomenu, powiedziałbym, ruchu społecznego, gdzie właściwie jak się rozmawia z większością ludzi, to są dzieci chłopskie, prawda? Prawnukowie są chłopami. Teraz są profesorami, mieszkają w miastach, ale ta historia jest w nich wpisana, w ich biografii, prawda? Więc też trzeba opisać ten PRL również nie od strony politycznej, ale również od strony w pewnym sensie tej wielkiej rewolucji społecznej, która się dokonywała i do pewnego stopnia rewolucji edukacyjnej. Prawda? To znaczy do pewnego stopnia, podkreślam, bo Polska była pod koniec komuny najmniej wykształconym krajem w Europie. Znaczy ilość osób wyższe wykształcenie to było około 6%. To w ogóle są śmieszne powiedziałbym, proporcje. Ale mimo wszystko jakiś rodzaj rewolucji edukacyjnej się odbył, w tym sensie udziału w szkolnictwie średnim, może mniej wyższym, ale jednak znaczący, plus oczywiście dodatkowy element, na który warto zwrócić uwagę, to jest odbudowanie strat polskiej, w dużej mierze odbudowanie strat polskiej inteligencji po II wojnie światowej. Bo stopień strat inteligencji właściwie, nie wiem czy ktokolwiek zrobił porządną analizę, ale to była nieprawdopodobna hekatomba, nieprawdopodobna. To znaczy to się daje porównywać z najgorszymi zbrodniami, jakie się na tych ziemiach dokonały. Prawda? Więc w tym sensie popatrzenie na PRL to nie jest tylko popatrzenie na jako na ustrój obcy, w kategoriach wrogości, obcości, krytycyzmu, ale tu mieszkali Polacy i dokonywali wyborów swoich życiowych, wyborów trudnych. Przeżywali swoje dramaty społeczne, przeżywali swoje życie, małżeństwa i tak dalej. To znaczy to normalne życie się tutaj toczyło i to normalne życie. Pytanie jest teraz, które jest związane, powiedziałbym, przy rozliczeniu oczywiście, to jest to pytanie, które w ostry sposób postawił bardzo Tischner, mówiąc o Homo Sovieticus w 1989 roku, że Polska to jest w gruncie rzeczy takie, Polacy to są Homo Sovieticus i że oni nawet wiarę przeżywają, religijną, a wszyscy chodzą do kościoła w sposób sowiecki, czyli konsumpcyjny, konsumują opłatek i idą do domu tak jakby, no tak skonsumowali, to znaczy to nie ma żadnego efektu na ich życie wewnętrzne. Czy on ma rację, czy nie ma racji tego, to jest temat do dłuższej dyskusji. Ale możemy sobie postawić dwa pytania, prawda, które są związane z dzisiaj, jako dziedzictwem PRL. Prawda? Po pierwsze pytanie, to znaczy takie, że Polska, powiedziałbym, obojętność na sferę publiczną, bo te wybory były nowe, bo miały taki wysoki wskaźnik, ale generalnie to są 40 parę procent Polaków bierze udział w wyborach. To jest najniższy wskaźnik w Europie. Prawda? Czy to jest związane z PRL-em, z taką niechęcią do państwa, obojętnością, tego nie wiem, ale to pytanie musimy sobie postawić, czy to jest dziedzictwo PRL-owskie. I drugi element, który jest też taki bardzo ważny dla mnie, mianowicie jeżeli jakąś tkankę społeczną tworzą różnego rodzaju instytucje pośredniczące, to się nazywa instytucje trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego, no to ona jest, można powiedzieć, ta sfera jest w Polsce bardzo słaba,
Co nie znaczy, że nie ma akcji samopomocy społecznej, bo jak ja mieszkałem na wsi, to widziałem, jak ci, nie wiem jak ich nazwać, chłopi, to trudno, że to słowo chłopi nie jest jakoś adekwatne. Bardzo sobie pomagali w sytuacjach trudnych, że się komuś chałupa spaliła, to wszyscy pomagali, więc to nie potrzebowali organizacji, żeby to robić, prawda? Ale poziom zorganizowania społecznego i poziom takiej nieufności jest bardzo wysoki w Polsce. Więc w tym sensie możemy zadać pytanie, czy tu nie ma pewnych ciągłości, prawda, społecznych zachowań, behaviorów, od PRL-u do przeniesionych z PRL-u i w jakiś sposób reprodukowanych, prawda? Dla mnie najciekawsze jest zawsze, bo jakoś moja pamięć komunizmu jest bardzo żywa, to była technika stania w kolejce w PRL-u, prawda? No bo to nie było tak, że się stało po prostu, tylko była taka technika, że nimi się nikt nie wśliznął, żeby tam tego. I czasami na poczcie szczególnie, bo to w Polsce są na poczty tego charakterystyczne, jakby taką częścią tamtej rzeczywistości, dokładnie tak samo się stoi. Są takie zdjęcia, jak część łódzkich Niemców wita żołnierzy Wehrmachtu, ale część tych Niemców jest zabijana po prostu przez Niemców. Więc to przesunięcie jest ogromne. I teraz pytanie jest takie, czy ten PRL, no, doświadczony takim dopnięciem społecznym, to i tak jest ten element, że mamy do czynienia stosunkowo szybko z reakcją społeczną, bo wciąż mamy przecież żołnierzy i walczą. Później jest reakcja robotników 56 rok, więc jakby ta reakcja społeczna w tym 68-70 jest i tak, jak na tak straumatyzowane społeczeństwo, no, wydaje mi się całkiem, no, szukam dobrego słowa, chciałbym powiedzieć kolokwialnie, całkiem pocieszająca, czy to pomimo tego wszystkiego, co Polska doświadczyła. Czy można powiedzieć, że nie, że jednak ten PRL mógł inaczej wyglądać? Czyli jednak nie jest to trochę jak w tobie predestynacji, tak? Że po takich stratach, no to i tak cieszmy się, że powstała Solidarność. Parę procent tej młodzieży, która skończyła uczelnię wyższą, wybrała dyplomy w latach 1918-1939 i podobny procent maturzystów z tych roczników i stanowiła 50 parę procent absolwentów specjalistycznych szkół rzemieślniczych. 40% księży. Nie pamiętam. Tu też jeszcze ten procent był bardzo różny w generalnym gubernatorstwie i wciągnął do Rzeszy. Tam był wyższy, no i te dane nie obejmują okupacji sowieckiej jeszcze. Sytuacja, w której w Czechach spalono dwie wsie w ramach pacyfikacji, we Francji 3, w Polsce 817, ale przyznam Państwu, że sam nie wiem w jakiej Polsce, znaczy w jakich granicach. Czy to jest liczone w granicach z 1939, czy w granicach PRL-owskich. To były kolosalne straty, do tego dochodzą straty polegające na licznej emigracji elit, które nie wróciły z wychodźstwa wojennego. Utrata także około 13 milionów obywateli, którzy, no, nie polskiej narodowości, ale też zostali za granicami nowymi po 1944 roku. Jeszcze jako student, kiedy pisałem pracę o sprawie ukraińskiej na konferencji pokojowej w Paryżu, miałem okazję przeglądać cały zbiór ukraińskiego przedwojennego dziennika wychodzącego we Lwowie, Diwu, z ingerencjami cenzury II Rzeczypospolitej. A robiłem to w latach połowy lat 80., więc moje wyobrażenie o tym, jak wygląda cenzura, było zupełnie inne. Innymi słowy, czułem się rozbawiony poziomem to związanie się z systemem licznych rzesz ludności miał trochę taki skutek, że znów odwołałem się do historii, jak kapitulacja komuniści. Dlaczego nie było rozliczenia magnatów po potopie? Dlaczego nie było masowego jurgiertnictwa przed potopem, a po epoce wojen tego czasu już było? I w końcu pogrążyło Rzeczpospolitą. Ponieważ zdrada była tak masowa, że hasło rozliczenia się ze zdrajcami nie mogło być politycznie nośne. Gdyby tych zdrajców było kilkunastu, to by ich spokojnie powieszono, czy rozniesiono na szablę, by byłby spokój. No ale jeśli całe prowincje zgromadzenia szlacheckie, jak pod ujściem, z Sobieskim również przecież, który przez cały czas miał epizod walki u boku
Szwedów. Jeśli przechodzimy na stronę nieprzyjaciela, no to później surowość rozliczeń musiała być ograniczona, a brak rozliczeń jest sygnałem politycznym, wolno. Rzeczpospolita nie każe swoich zdrajców. Niebezpiecznie jest sprzeciwać się obcym dworom, ale polskiemu nie. I tę lekcję w znacznej mierze myślę, że powtarzamy także i obecnie, to znaczy brak rozliczeń z PRL-em także prawnym, także represji prawnych za popełnione wówczas zbrodnie, nie symboliczne na Humerze, który ma tam ileś lat, ale przypomnę Państwu, że zbrodnie schyłkowego PRL-u, czy w czasie 1989 roku, zabójstwo księdza Zycha, nigdy nie zostało to rozliczone, to wszystko gdzieś utonęło. Nie rozliczono ostatnich rządów PRL-u, nie zakazano tym ludziom nawet pełnienia funkcji publicznych. Przecież oni byli uzurpatorami, przywłaszczali sobie tytuły ministrów i premierów rządu polskiego bez zgody obywateli polskich o zadania obcego mocarstwa. To samo wystarczy, żeby co najmniej odsunąć ich z życia politycznego na mocy prawa, nie na mocy aktu wyborczego. To nie nastąpiło. Nie nastąpiło rozliczenie rozmaitych afer uwłaszczeniowych nomenklatury i to zauważcie Państwo tworzy też pewną trudność polityczną określenia terminu, od kiedy traktujemy prawo poważnie. Znaczy tych nie rozliczamy do tego dnia, od tego dnia już rozliczamy następnie. Nie, to wszystko zaczyna tonąć. Pamiętam taki program z początku lat 90. o porwaniach w okolicach Torunia, była seria porwań działaczy Solidarności w stanie wojennym. I drążono później ten temat w telewizji. Jakiś działacz Solidarności w studiu telewizyjnym pytał prokuratora, jaki jest stan śledztwa. Prokurator coś tam kluczył, w końcu ten działacz się go zapytał, a pan, panie prokuratorze, prokuratorze generalnym województwa takiego, kim był w stanie wojennym? A no wiceprokuratorem. To jest, to tak wyglądało. No i to też zostało zapamiętane zostało również to, że ofiarność na rzecz dobra publicznego nie została nagrodzona, a oportunizm i cwaniactwo tak. I może w tym sensie te wybory, które mieliśmy, są przełomowe, bo wreszcie partia komunistyczna przestała funkcjonować w Sejmie. Przecież wciąż z tymi samymi twarzami. Nowymi również, tak. Ale jednak uważam za pewną groteskę, kiedy słyszę deklaracje na temat wolności, cokolwiek myślimy na temat tych sporów ideowych o wartości. No, trudno mi towarzysza Szkandera czy posła Iwińskiego uznawać, że strzemierzy naszych wolności, jakichkolwiek wolności, gdzie byli od nas zaopanowani. I to właśnie poczucie awansu osobistego, który by się nie zdarzył, gdyby nie PRL. Drugi to było uwodzenie PRL-em w takim rozumieniu, że no takie dobra są, czy taki rozwój możemy obserwować, a w drugiej Rzeczpospolitej go nie było. Ja zawsze odpowiadałem w takich dyskusjach, które się na początku lat 90. toczyły, że rzeczywiście to prawda, że w drugiej Rzeczpospolitej nie było rozmaitych rzeczy i zapewniam Państwa, że w 1794, czy 5, przepraszam, nie było w Polsce ani jednego telefonu i ani jednego kilometra dróg żelaznych, a w 1918 były, z czego nie wynika, że jest to zasługa zaborców. A Zamieszka pierwszego nie tylko ludzi nie puszczano do Ameryki, ale bo nikt nie wiedział, że istnieje. Więc to jest dyskusja zupełnie groteskowa, ale ona się zdarzała. Albo że wykształciliśmy się za pieniądze państwa, a państwo skąd je wzięło. Co zresztą było równoległą narracją, tak? Że możemy podzielić tylko tyle, ile wypracujemy, ale wykształciliśmy się za pieniądze, które nam dało państwo. I to były te dwa nurty, jakby indywidualnego awansu cywilizacyjnego kraju, który się dokonywał raczej mimo komunizmu niż dzięki komunizmowi. I trzeci, o którym wspominałeś, czyli kwestii grania nacjonalizmem w różny sposób, bo grano nacjonalizm od samego początku, zresztą w naturalnym wymiarze odreagowania zbrodni niemieckich z II wojny światowej i pewnego panslawizmu. Związek Sowiecki w hymnie miał oś wielka, no setki złączyła nas lat i ta słowiańskość była tutaj mocno podkreślana, co zresztą w Polsce się poza tym może pierwszym okresem po wojnie nigdy dobrze nie sprzedawało. Polska miała jednak silne tradycje sprzeciwu wobec panslawizmu, czego nie było ani w Czechach, ani na Słowacji, ani w Bułgarii, ani oczywiście na Białorusi czy na Ukrainie, chociaż tam też zależy gdzie.
Później ten akcentantyn niemiecki był silny, w 68 roku oczywiście także antysemicki. I on zaczynał wygasać w latach 80. Zresztą zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że to jest taka tocząca się jakby narracja. Znaczy, bycie w bloku sowieckim jest rzekomo Polsce niezbędne, bo inaczej przyjdą Niemcy, Czaja i nam zabiorą ziemię zachodnie. Natomiast bycie w łonie Związku Sowieckiego jest niezbędne pod chwilą Białorusinom i Ukraińcom, bo inaczej przyjdą Polacy i zabiorą Wilno, Grodno, Lwów. I przed wszystkimi tymi wrogami chroni jedynie Rosję. Jedna taka poważna pułapka, która mam nadzieję, że o której wspominam, ale jest też takim elementem niedobrym, mi się dobrze kojarzy. To jest jednak taka pułapka nacjonalistyczna. Znaczy, oczywiście tutaj pan prezes ma rację, że te ugrupowania nacjonalistyczne, no, 1% w Polsce to będą poparcia, to jednak można by znać, że wielki sukces polityczny. Ale jest coś takiego, chyba w tej narracji potocznej, w tej chwili, to oczywiście to jest hipoteza, to możemy się rozpowiedzieć, ale hipoteza, no, znaczy, że znaczy, zrozumiałem troszkę niepokoju. Polegałoby to moim zdaniem na takim, powiedziałbym, bezkrytycznym, czy lęk przed krytycznym spojrzeniem na swoją własną historię. Ta historia nie składa się tylko z osiągnięć, ale również składa się z różnych, no, takich bolesnych fragmentów. No, na przykład to, że tych 3 miliony Polaków należało do tego PZPR-u, i że ten, to, co pan, to ciekawe było w tym ujściu, tak? Ciekawe, znaczy, że, no, że to jest jakiś polski problem. Teraz tak samo mamy ten problem. Ja nie jestem, nie mam ochoty wcale idealizować dzisiejszych Polaków. Nie jest taki nadal, na, tak powiem, składający się samych aniołów, prawda? W związku z tym powiedziałbym, że taki krytyczny stosunek, to jest z jednej strony oczywiście krytyczny, ja nie chcę używać tego argumentu wojennego, antysemityzmu i tak dalej, dlatego że pewnie bym był skłonny sądzić, że okres wojny, czy ten, nawet okres tuż po wojnie, jest o wiele tak strasznie specyficzny dla zachowań ludzkich i tak dramatyczny, że to, że się ludzie, niektórzy zachowują wyżej pracy, to nie jest jakimkolwiek dowodem. To jest dowodem tylko na upadek państwa, a nie dowodem na charaktery narodowe. Ja jestem tutaj szkolny. Ale myślę, że jest bardzo dużo takich fragmentów polskiej historii, które bardzo trudne, znaczy pod kątem relacji polsko-żydowskich. Miałem wrażenie, że wtedy większość tych gazet szalała. To było jakieś szaleństwo, szaleństwo karykatur, szaleństwo niechęci. Nie, bardzo niechętnie się do tego, powiedziałbym, niechętnie się o tym mówi, prawda? Że to jest jakiś bardzo poważny problem z konsekwencjami dla wojny. Czyli krytycyzm to jest kwestia też stosunku do, powiedziałbym, wzajemnych walk ratowniczych po 1945 roku. Tych walk ratowniczych można spojrzeć z perspektywy żołnierzy wyklętych. Ale można też spojrzeć na to z perspektywy powieści Czesława Miłosza Zdobycie władzy, gdzie obraz tych żołnierzy wyklętych bynajmniej nie jest taki, powiedziałbym, że wszyscy są cudni, piękni, cierpiący i w ogóle skrwawieni, tylko popełniają jakieś rzeczy. Natomiast oczywiście jest ten jakby druga trudność, prawda? To znaczy pewnie nie użyłbym języka tak radykalnego jak część publicystów, ale ja nie jestem, uważam, że też nie byłoby dobrze, gdyby było tylko i wyłącznie taki bardzo silnie rozbudowany, taki powiedziałbym, motyw autokrytycyzmu, za dużo takiego, powiedziałbym, mówienia wyłącznie źle o sobie, o swojej przyszłości. Tutaj mam takie poczucie, że czasami jest to nadużywane. Ja może nie będę podawał przykładów. Ale użyję jednego, jeżeli pamiętam. To znaczy dla mnie takim przykładem jest wypowiedź Janka Grossa, ta ostatnia dotycząca emigrantów, czy stosunek Polaków do emigrantów, to wynik taki negatywny wynika z tego, że Polacy się nie rozliczyli za zbrodnie II wojny światowej. Ja uważam, że to jest aberracja. Znaczy, to jest jakaś aberracja tego intelektualnego myślenia. Niestety powiedziałbym, dlatego że to też podważa jego inne książki, które są całkiem poważne, że podważa jego autorytet. Więc w sensie, że te dwa elementy tutaj trzeba jakoś tak mądrze, społecznie równoważyć, prawda?
Tu widzę jakieś niebezpieczeństwo, prawda? No ale zresztą można by osobno mówić o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest problem pamięci społecznej, która bywa schematyczna, bywa trudna, ale inna rzecz to jest pamięci, którą konstruują akademicy. Prawda? To jest dla mnie ważne, prawda? To znaczy nie tylko społeczna, ale również co warsztaty historii, efekty badawcze. Myślę, że jeżeli tym takim dowodem na to, że można uprawiać tę historię bardzo ciekawą, bardzo twórczą, niesłychanie przynoszącą jakby dużo radości w lekturze, jeżeli można podnieść radość z lektury, to zawsze książka Marcina Zaremby, Wielka Trwoga, zwykła książka. Jeżeli będą takie książki powstawały, to będzie się ta pamięć bardziej złożona, poważniejsza, jakaś autorefleksyjna. Dlatego jakby to... Mówię obrazowo, ale wydaje mi się, że to jest jakby klucz. I też jakby nie... Znaczy rozumiejąc wypowiedź Tokarczuk, która wypływa bardziej z tradycji Żeromskiego, nie możemy zapominać, że są ludzie, którzy myślą, czy mają swoje argumenty, które wypływają z tradycji Sienkiewicza. I chodzi o to, żeby te obie narracje mogły się zderzyć, debatować, ale żeby nie było właśnie tego, co mieliśmy pod tą wypowiedzią do czynienia. To jest że skandaliczne, a niektóre, niektóre elementy poziomu debaty publicznej w Polsce niestety ku tego typu rzeczom schodzą. I to jest smutne. I wydaje mi się, że z tym należy walczyć, niezależnie jakie mam opinię na daną wypowiedź, bo ja akurat oceniam krytycznie wypowiedź Tokarczuk, też bardzo ją cenię jako...